Siema, to ja Tybor. Witajcie w drugim odcinku Audy z duszą. Dzisiaj mamy specjalnego gościa, przywitaj się. Dzień dobry, witam serdecznie widzów Tybera. Jakoś jestem wielkim fanem marki Fiat, to dzisiaj porozmawiamy sobie o Polonezie. Tak, nie przesłyszeliście się o Polonezie. W 1973 roku zostaje ukazany model przez Fiata o nazwie SV Libre 2500 stworzony do testu bezpieczeństwa. Co ciekawe, przypomina Polonezę przez swój kształt oraz elementy nadwozia, czyli na przykład nosek. A rok później, czyli w 1974 roku, Sergio Giaro, ta sama osoba, co stworzyła właśnie ten prototyp, zrobiła swoje projekty Poloneza, czyli nowego następcy Bandziora, bo FSO szukało takiego następcy i zrobiło te prototypy w 1975 roku. W roku właśnie 1975 ukazuje się model Poloneza 3-drzwiowego znaczkiem Polski, stylizowany na znaczek Fiata. Model posiadał wycieraczki na lampach i był to dokładny prototyp Poloneza, który został pokazany w Turynie. Oraz tygodnik Stern zamieścił w swojej gazecie, uwaga, zdjęcie Fiata 137 w Turynie, które wyglądał jak nasz Borewicz. Ten tygodnik podaje, że to pierwsze zdjęcie Fiata 147 jeszcze w obudowie kamuflującej 137 jeszcze w obudowie kamuflującej jego kształt rzeczywisty. W roku 1977 w listopadzie zaprezentowano Poloneza 1500. Na początku Polonezem zwał się Polski, co widać na emblematach na tylnej klapie w pierwszych modelach. Ale według pewnego plebiscytu ludzie wybrali dla niego nazwę Polonez i w roku 1978, 3 maja, powstaje pierwsza wersja Poloneza nazwana Borewiczem poprzez głównego bohatera programu 07 z Głosie, który w serialu miał tak na nazwisko i poruszył się takim Polonezem. Ta wersja była wyposażona w silniki 1.3 i 1.5 HV oraz 2.0 do HC Świata. Silnik 1.3 posiadał 65 koni i był produkowany do roku 80, a 1.5 posiadał 75 koni mechanicznych. Później do oferty trafił silnik 1.5 ze zmienionym gazinikiem i ostrzejszym wałkiem rozlądu, który generował 82 konie mechaniczne. Również w tym roku powstaje Stratopolonez z silnikiem Nancy Stratus. W roku 1979 powstaje znany już 3-drzwiowy Polonez zwany 3D i produkowany jest w tym roku oraz w 81 roku. Również od 79 roku jest produkowany Polonez Coupe, który różni się od 3D przednim noskiem, tylnią szybą boczną i grubszym słupkiem B. Jest on produkowany również w 81 i 83 roku. Z ciekawostek, w programie 7 życzeń widać go na taśmie montażowej, a rok przed tym powstaje Polonez MR80. Jego produkcja trwa do 83 roku i w roku 1983 roku rozpoczyna się produkcja w Nasyr w Egipcie oraz zrobiono wersję LE, czyli ta bogatsza. Posiada ona lurowe boczki i podgrzewaną szybę i pięciobiegową skrzynię, które razem z silnikiem generowało 82 konie mechaniczne. W roku 1979 powstają dwa prototypy Poloneza limuzyny, czyli Jamnika. I obydwa zostają zniszczone. W 81 roku powstaje prototyp pick-upa z tyłem od Fiata 125 pick-up oraz trzyosiowy pick-up. Do tego pierwszego miała być dołączana przyczepka, taka wyższa trochę, ale była. W 82 powstaje prototyp sedana, rok później powstaje Polonez 1.5C, czyli Polonez kryzysowy, wersja złożona, nie posiada on żadnych plastików, czyli na przykład zegarka. Większość tych wersji było w kolorze białym lub kości słoniowej i posiadał on kwadratowe lampy, a wersję 1.5C krytykuje sam Clarkson z Top Gearu. W tym samym czasie powstaje bogatsza wersja 1.5C Mistral, zwana Lux. I tapę mam takiego, czyli miał on dodatkowe zegary, wszystkie plastiki, a czasem nawet miał wycieraczki na lampach. W 1984 roku FSO kupiło 100 silników VM Motori i Turbo Diesel i wkładało je do Polonezów. W 1986 roku Borewicz z przodem akwarium ulubiony od Simina, zwanym dyrektorskim, powstaje. I w końcu powstaje MR87, czyli pełnoprawne akwarium, którego prototypy były już w 81 roku. Dostaje ono tylną szybę boczną, dzięki czemu jest właśnie nazywany akwarium. Zostaje również dany spoiler w formie przetłoczenia zamiast gumowego na klapie bagażnika. Były zubożone wersje akwarium z
przodem od Borewicza. W tym samym roku zostaje dodany silnik 1.6 OHV o mocy 87 koni. W 1986 roku, 1 stycznia, powstaje pierwszy pełny strach na bazie 1.5C, który posiada drzwi z kupy lub 3D. Posiada on ładowność do 1000 kg oraz powstaje prototyp Track 4x4, czyli pierwszy krok do analoga. I pod koniec lat 80. powstają pierwsze wersje karetek, vanów i początki kempingowych polonezów produkowanych w Nysie na bazie Traka oraz w Politechnice Warszawskiej powstaje polonez z aktywnym zawieszeniem pneumatycznym zwanym Activa. W 89 roku powstają pierwsze prototypy Karo, które już w sumie powstały w 87 roku, ale te już bardziej przypominały Karo. I polonez MR89 nazwany przejściówką. Posiada on inną dłuższą tylną klapę i lampy tylnie z Karo. Zdarzały się w nim silniki 2.0 OHC o mocy 105 koni z Forda Sierra i 2.0 OHC z Fiata 132 o mocy 112 koni. Już w roku 87 powstała pierwsza makieta poloneza Karo z gipsu. Z tyłu namalowano mu lampy, a robił go modelarz Pogorzała. Makieta posiadała jeszcze tylni wlot powietrza zamiast szyby. Polonez Karo profesora Zobrego Nawrota posiadał już bardziej podobne przednie lampy do Karo i inny grill. Był również MR88 z wytniczkami w słupku C. Posiadał klamki oraz lampy z Uno, gdyby Fiat Uno miał być produkowany w Peugeot. A dzięki Kowalczukowi w polonezie Karo są zawdzięczane lampy trapezy z tyłu. Oczywiście polonez służył w milicji i policji, a nawet nieliczne 3D było w milicji oraz polonez jeździły chyba we wszystkich polskich rajdach. W bogatszych wersjach polonez posiadał kremowe lub brązowe boczki, tapicerkę i deskę. Brązowe szyby, czasami inne felgi i kierownice z Fiata 132, ale tylko w 1978 i 1979 roku. Każdy polonez od 7.8 do 9.1 oprócz ciemnika, który posiada 7 miejsc i traka, który posiada 2 miejsca, posiada 5 miejsc i jest wyposażony w 4 lub 5 biegową skrzynię. Teraz oddaję głos Simonowi. Dziękuję Tyber za udzielenie mi trochę Twojego pasu antenowego i tak jak prosiłeś, opowiem coś o historii Karo i modeli takich, że tak powiem, Karo pobocznych. Bardzo doskonałe prototypy, mocno przypominające Karo. I tak jak Tyber powiedział, w jednym z tych prototypów samochód marki Josef Polonez posiadał przednie lampy z Karo, jak i klamki boczne z Karo. To o to chodziło, tak jak wcześniej mówił, że gdyby Fiat Uno miał zostać produkowany w FSO, to miała być taka unifikacja, że nie byłoby kilku modeli lamp, tylko jedna do każdego samochodu. W 1991 roku, 31 lipca, wdrożono do produkcji seryjnej poloneza Karo, ale jak wiemy z na przykład filmów Brykały, są polonezy Karo, które są wyprodukowane przed 31 lipca. Ale generalnie większość tych polonezów jest właśnie po 31 lipca. W roku 1991 wprowadzono właśnie MR91 i charakteryzował się tym, że tutaj na masce nie było tego przekroczenia. Był taki gumowy blok zwany z wcześniejszych polonezów, który robiono w modelu MR83. Nie było plastikowego podszywia, tylko było metalowe. Był węższy rozstaw kół, dużo wygodniejsze fotele, chociaż w tym egzemplarzu nadal takie są. Inna deska rozdzielcza i jeszcze trochę drobiazgów, na które tak nikt by się nie rozwodził. W roku 1993 powstaje ten oto model, czyli MR93.
który charakteryzował się właśnie takim przetłuczeniem zamiast tego wlotu, plastikowym podszybiem, które niby miało pomóc w cyrkulacji powietrza w samochodzie. Tak naprawdę jest to zmora wszystkich MR93 i późniejszych modeli, bo często dochodzi znacznie mniej powietrza niż przez te kulki. Zmieniono trochę mechanizm wycieraczek, linia dysze spryskiwaczy. W późniejszych modelach MR93 były inne kołpaki. Tutaj zostały nadzorowane jeszcze z poloneza MR91. Ale tak jak mówiłem wcześniej u siebie na kanale również, ten polonez jest takim trochę fabrycznym ulepem. Dodatkowo w modele 93 poszerzono rozstaw osi, głównie z tyłu, i poszerzono opony, co miało trochę pomóc w prowadzeniu tego samochodu. I oczywiście w porównaniu do MR91, którym również jeździłem, MR93 na zakrętach jest dużo bardziej stabilny, jeżeli w ogóle polonez może być stabilny. W modelu MR93, tak jak wam wcześniej wspominałem, jest inna deszwa rozdzielcza z 4 nabiewami, co w modelu MR91 było rozwiązane tak, żeby po prostu tak jak w poprzednich polonezach 2 nawiewy, takie okrągłe światowskie. Tylko po bokach, a tutaj w modelu MR93 są również 2 na środku. Dodatkowo w modelu MR93 dodano nowe zegary, które mi się osobiście dużo mniej podobają niż te poprzednie. No ale taka była moda i trzeba było iść z duchem czasu, że tak powiem. Dodatkowo dołożono hydrauliczną regulację położenia świateł, która w żadnym polonezie nie działa. Inna jest również kierownica we wcześniejszych Karo MR91. Była tutaj naklejka FSO, a w modelu MR93 jest wytłoczone logo. Zaraz pokażę wam, czym również różni się MR93 w środku od MR91. Chociaż miałem się starać podobno na tym kanale. Są w MR93 inne fotele. Tutaj akurat zostały jeszcze stare ZTS Grujec, które są mega wygodne. No ale w MR93 są już takie twarde i niezbyt wygodne. Zostały zmienione również manetki przy kierownicy na takie bardziej obłe. We wcześniejszych polonezach były takie płaskie, śmieszne. Wejdźmy do środka może. W środku zmieniono gałkę zmiany biegów. Tutaj akurat nie patrzę, że jest wszystko rozebrane. Ja już kupiłem tą harmonikę i będę wymieniał również gałkę na tą MR91, czyli na taką bardziej okrągłą, ale ta była w modelu MR93. Radio jest nieoryginalne, ale w oryginale i tak nie było żadnego radia, więc radio ominmy. Dodatkowo w modelu MR93 są delikatnie inne pasy, trochę inne jest wyprofilowanie tych czerwonych przycisków, ale tak poza tym, jeszcze zapomniałam o jednej rzeczy. Rozmieszczenie przycisków jest inne w innych miejscach, a tutaj są w większości polonezów 4 zaślepki. MR-ów 93 oczywiście, luz sobie wrócimy, albo wsteczny, żeby lepiej było widać. Tutaj w tych dwóch pierwszych znajdowały się przyciski do elektrycznych szyb w bogatszych wersjach. Natomiast tutaj najczęściej zdarzały się albo opcjonalne immobilizery na taką pastylkę, albo na taki pistolet, albo w nielicznych wersjach pokrętło od klimatyzacji. Tak, mam zdjęcie takiego poloneza, gdzie tutaj są pokrętła od klimatyzacji, więc ciekawie. Modernizacji poddano w Karo MR93 również korbki od zamykania i otwierania szyb. Są teraz takie plastikowe, w większości modeli właśnie takie wyblaknięte. Oraz klamki są plastikowe, akurat w tym egzemplarzu jeszcze odbijają, to pewnie niedługo potrwa. No ale w poprzednich polonezach były metalowe, tak samo tutaj. A w MR93 już są plastikowe. Więc teraz test siadania samemu za sobą, tak jak w większości porządnych kanałów motoryzacyjnych,
fotel już jest ustawiony przede mnie, ten samochód. Siadamy. Ja nie jestem najlepszą osobą do mierzenia takich testów, do robienia takich testów, ale widać, że tutaj już naprawdę osoba, nie wiem, 1,70 m mogłaby już mieć problem duży z siadaniem tutaj. Natomiast na kolanach, na nogi mam naprawdę dużo miejsca. Kanapa, jak to w większości polonezów do MRA93 jest wygodna. Tak jakbym przecież wspomniał, tu są jeszcze te stare fotele. Dodatkowo, nie wiem, czy to mi się uda teraz otworzyć, jak nie, to pójdziemy na... Widzicie, to jest właśnie polonez, ale tą kanapę można... Dzięki temu robi się naprawdę praktyczny kompakt. Teraz bagażnik. Bagażnik, nie pamiętam ile ma litrów, przepraszam. Tutaj macie napisaną liczbę litrów w polonezie Karo. Natomiast ten bagażnik jest idealny na przykład, żeby zmieścić różne rzeczy do tego grafa. I w tym celu sprawdza się naprawdę dobrze. Albo na przykład, żeby pomieścić jednego Sajmina. Zobaczmy teraz, co kryje polonez Karo. Pod maską większość egzemplarzy, między innymi tym, pracuje silnik z rozrządem OHV. W tym przypadku jest to silnik 1.5 GLE, który jest w wersji AB, czyli osiąga 82 konie. Jest to najsłabszy, podstawowy silnik w polonezie Karo. Były również 1.5 GLI na wprysku, były 1.6 GLE, o którym Wam również Tyber wspominał przy okazji akwarium. Osiągały on 87 koni mechanicznych. Było również 1.6 GLI oferowane z 92 roku, które miało wprysk Abimex w modelach również MR93 i również od roku 94 był oferowany silnik 1.4 Rover DOHC, który rozwijał dzielną moc 103 koni mechanicznych. Wcześniej Wam Tyber również wspominał o nietypowym silniku 2.0 OHC ze Sierry, który był montowany w przejściówce, również w Karo MR91 był montowany ten silnik, czyli 2.0 OHC, 105 koni. No i również teraz przejdźmy do silników o zapłonie samoczynnym, czyli tak zwanych silników diesla. Silnik diesla w polonezie Karo był tak naprawdę tylko jeden. Był to silnik 1.9 XUD9 konstrukcji PSA, który miał 70 koni mechanicznych albo 68. Różne źródła podają. Z tego co pamiętam, ten polonez nawet nie miał obrotomierza, dopiero w roku 95 został wprowadzony tam obrotomierz, więc brawo FSO. No, ale jeszcze tutaj o tym silniku powiem, generalnie o silnikach gaźnikowych, to że żaden gaźnikowiec nie ma katalizatora, więc nie ukradniecie z niego, no bo nie ma. Oraz to o gaźnikowcach, że te silniki były produkowane do 95 roku. W 95 roku wprowadzono obowiązek montowania katalizatorów. No i ten polonez niestety musiał zejść z rynku, ponieważ nie miał tych katalizatorów i wtedy zostało tak naprawdę tylko 1.6 GLI, 1.9 GLD i 1.4 Rover. Bo gaźnikowców też nie opłacało się robić. Dobra, zamykamy. Maskę. I teraz opowiem Wam coś o prototypach. Pierwsze prototypy już na bazie Karo powstały pierwsze w roku 94. Był to polonez analog, polonez Atu i polonez kombi. Polonez analog, no to nie trzeba go ludziom objawiać, nie żeby mówić co to jest, bo każdy to chyba wie. Natomiast z takich ciekawostek, no to powiem oczywiście, że to była, że to było nadwozie samonośne, postawione na ramię i tak naprawdę był dużo nowocześniejszy konstrukcyjnie od zwykłego poloneza. A tu, no to tak naprawdę obcięte Karo z
dołożonym bagażnikiem. Co ciekawe, pierwsze egzemplarze Atu, te przedprodukcyjne, miały lampy z Karo, a nie te węższe z Atu. No i Polonez Kombi, który początkowo nie bazował na Atu, tak jak go produkowano w roku 99. Lecz była to odmienna konstrukcja, przebudowana od początku na kombi, a potem wyszło jak wyszło, było to po prostu laminat nakładany na Atu. Polonez Karo, jak i cała rodzina tych polonezów, była wykorzystywana, pociąg chyba jedzie, z tego co słyszę, bo tu niedaleko są tory kolejowe, więc przepraszam za dźwięk. To się jakoś obrobi, będzie widać. Polonezy Karo, jak i cała rodzina modeli po 91 roku, również uczestniczyła w różnych rajdach. Może nie było to aż tak często jak polonezy wcześniejsze, czyli mniej więcej jest teraz to Polonez albo inne rajdowe polonezy, ale na przykład w latach 90. Przez firmę Abimex, która produkowała również pryski do silników OHV, zrobiła takiego, można powiedzieć, wyścigowego poloneza, który miał silnik 1.4 rower, wykręconego podobno na 160 koni. Miał dużo niższe zawieszenie, nie miał takiej kozy jak zwykły Karo. Był biały i miał czerwone wnętrze z Alcantary. Jak znajdę coś o nich, to na pewno Wam wrzucę do montażu. Teraz opowiem Wam o wyposażeniu dodatkowym, jakie można było mieć w Karo. No to zacznijmy może od foteli, jak jesteśmy przy hotelach. Można było mieć trzy wersje intergrotlinów. Relaksy, czyli takie płaskie, niewyprofilowane z pompkami do pompowania. Były standardy, które też się czasem zdarzały z pompkami, ale były dużo bardziej wyprofilowane od zwykłych relaksów i były trzecie ich nazwy nie pamiętam niestety, może Wam wrzucę chociaż zdjęcie ich. Okej, wejdźmy do środka. Można było mieć, tak jak wcześniej wspomniałem, elektryczne szyby, klimatyzację, wspomaganie kierownicy. Można było mieć w szyberdach, elektryczna lusterka. Tak był tani samochód, więc i tak jak na takie tanie auto, jakie można było mieć wyposażenie, to i tak całkiem nieźle. Chociaż niestety większość tych karówek, jak ja to pieszczotliwie je nazywam, po prostu była w bieda wersji, tak jak te Karo. A więc zobaczmy, jak jeździ Karo. On jest akurat jeszcze niedobrzany i będzie na sali trochę chodził, bo będzie trochę głośny, więc też obroty takie trochę szwankują. Generalnie, jak się już jedzie takie właśnie 5 godziny, to kierownica działa względnie dobrze. Natomiast tak na postoju to jest makabra. Da się usłyszeć albo od sepleniącego głosu, albo od tego bardziej wulgarnego, że to jeździ jak przysłowiowe no. Ale muszę Wam powiedzieć, że jak na taki samochód, który jest tak stary konstrukcyjnie, jeździ naprawdę dobrze. Nie wiem, czy to wynika z wyeksploatowania tego egzemplarza, bo samochód ma 60 tysięcy km przebiegu zaledwie, czy wynika z tego, tak jeżdżą. Już się nam samochód trochę rozgrzał. Wtedy też trochę parują. Co ciekawe, od zewnątrz, więc można je łatwo ścierać wycieraczkami. Nawiew i tak dalej nie działa, ale to się ogarnie. No, ta kontrolka, co tu widzicie, to jest tak naprawdę czujnik świateł, tylnych świateł stopu. To tak działa, że jak nacisnę stop, to one zgaszną, bo chodzi o to, że to jest taki tester świateł stopu. Jeśli żarówka jest przepalona, to się będzie dalej świeciło, no a w tym przypadku akurat gaśnie.
racji tego, że nie jest gaźnikowy, no to chodzi tak nieco ładnie. Jeszcze biegi nie wchodzą trochę, trzeba też będzie to garnąć. Może będziecie widzieć przyczepkę taką fajną. Dobra, zaraz. Więc podsumowując, Karo, jakim słabym autem by nie było, tak naprawdę to już powoli staje youngtimerem, więc ceny idą w górę. A generalnie, podsumowując, Karo, to jest samochód, okej, który może się nie prowadzi jakoś najlepiej. Może on naprawdę, ta kierownica chodzi ciężko, może te biegi się tak nie wbijają dobrze, ale patrząc pod względem tego, ile to auto ma lat konstrukcyjnie, czyli no 50 tak naprawdę, tak na 50-letni samochód jeździ względnie dobrze. Muszę wam powiedzieć, że zanim napiszecie u Tybera, dlaczego nie ma plusów. Plusy to gówno, więc o nich nie kręcimy. Do widzenia.